Dziś Sejm przyjął ustawę między innymi o wsparciu odbiorców ciepła. Szczegóły już za chwilę w Infowieczorze. Będzie też o pierwszych efektach raportu w sprawie reparacji wojennych od Niemiec i o jednej z ważniejszych lekcji – bezpieczeństwa na drodze. Pora na informacyjne podsumowanie dnia. Anna Bogusiewicz, zapraszam na Infowieczór. Sejm przyjął ustawę o wsparciu odbiorców ciepła. Posłowie głosowali także m.in. nad projektem ustawy o odszkodowaniach dla nadodrzańskich przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku katastrofy ekologicznej. Szczegóły Tomasz Dunowski. Światowe media i zagraniczni eksperci komentują raport opisujący niemieckie zbrodnie i zniszczenia, na podstawie którego Polska domaga się od Niemiec reparacji. Czy to początek drogi ku sprawiedliwości? O tym Jan Korab. Sprawa reparacji jest zamknięta, twierdzi Berlin, i to samo powtarza opozycja w Polsce. Donald Tusk ostro krytykuje polski rząd, choć w 2004 roku sam głosował za uchwałą dotyczącą reparacji dla Polski. Co stało się, że zmienił zdanie? O tym Krzysztof Nowina-Konopka. Polska nadal w czołówce, jeśli chodzi o niskie bezrobocie w Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszych danych przedstawionych przez Urząd Statystyczny Eurostat. Tylko jeden kraj ma w tym zakresie lepsze wskaźniki. To Czechy, gdzie bezrobocie w lipcu wyniosło 2,3%. W Polsce było to 2,6%. Więcej informacji ma z Brukseli Dominika Ciosić. Wprowadzenie limitu ceny rosyjskiej ropy naftowej i rosyjskiego gazu. Takie propozycje przedstawiły dziś kraje grupy G7 oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ten ruch ma ograniczyć główne źródło finansowania agresji Rosji na Ukrainę. Już dawno temu należało wprowadzić takie sankcje energetyczne wobec Rosji, komentuje prezydent Ukrainy w najnowszym wystąpieniu. To była zaskakująco krótka misja. Tak władze Ukrainy komentują trwającą niewiele ponad 2 godziny wizytę delegacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w okupowanym przez Rosjan Enerhodarze. Po wielu tygodniach starań specjaliści dotarli do zaporowskiej elektrowni atomowej, gdzie wojska Władimira Putina nieustannie stwarzają zagrożenie nuklearne. Międzynarodowa misja ma dowiedzieć się, w jakim stanie znajdują się kluczowe systemy elektrowni atomowej. Szczegóły Maksymilian Maszenda. Sąd rejonowy w Starachowicach aresztował na 3 miesiące mężczyznę, który w czwartek w Lubieni potrącił ze skutkiem śmiertelnym kobietę w zaawansowanej ciąży. 61-latek był pod wpływem alkoholu, a także narkotyków. Prokuratura przedstawiła mu już 2 zarzuty. I w tym miejscu kończymy Infowieczór. Zapraszam na jeszcze jeden serwis tuż przed północą. Do zobaczenia.